Ze stadionu łódzkiego Widzewa, ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Jacek Laskowski i Janusz Wesoły. Za chwilę mecz, który powinien się rozpocząć punktualnie o 15:30. Zespoły za chwilę wyjdą na boisko, a my przedstawimy składy, w jakich zagrają obie drużyny. Eintracht Frankfurt, numer 1 w bramce Uli Stein, zawodnicy z pola 2 Dietmar Roth, 3 Ralf Weber, 4 Uwe Bindewald, 5 Manfred Wind, 6 Stefan Studer, 7 Marek Pęksa, 8 Ralf Falkenmayer, 9 Antony Jebołak, 10 Rudolf Bomer, 11 Axel Kruse. I skład łódzkiego Widzewa. W bramce z jedynką zagra Piotr Wojdyga. Dwójką Marek Godlewski, z numerem 3 Tomasz Łapiński. Czwórką Wiesław Cisek, z numerem 5 Marek Bajor. Szóstką Mirosław Myśliński, 7 Bogdan Jóźwiak, 8 Leszek Iwanicki. 9 Marek Koniarek, 10 Ryszard Czerwiec i 11 Andrzej Michalczyk. Sędziowie spotkania to pan Sadik Deda, który będzie arbitrem głównym, 44-letni pracownik magistratu z Antalii, półmilionowego miasta w Turcji. Na liniach sędziować będą panowie Ilami Kaplan i Haluk Dikmen. I oba zespoły wychodzą właśnie na boisko, prowadzone przez trójkę sędziowską z Turcji. Jeszcze dziś rano nie wiadomo było, czy pan Sadik Deda będzie sędziował to spotkanie. Nabawił się wczoraj, bo ja wiem, że to jest kontuzja, ale przykrej dolegliwości. Okazało się, że coś zjadł, szkodził sobie ząb, zapalenie okostne. I pan Tadeusz Gapiński, kierownik Widzewa Łódź, biegał rano i załatwiał mu dentystę. I wizyta lekarza okazała się na tyle skuteczna, że pan Sadik Deda wychodzi na boisko. Powiedział, że czuje się dobrze i chciałby sędziować spotkanie, które według niego zapowiada się jako wielkie widowisko. Miejmy nadzieję, że pan Sadik Deda rzeczywiście przez 90 minut będzie gwizdał tak, że zawodnicy będą grali, będą padały bramki. Najważniejsze, że widzę, to spotkanie wygra. I obie drużyny przywitały już z kibicami. Jak powiedział Michał Bunio, nie ma kompletu na trybunach, ale jest około kilkunastu tysięcy widzów na stadionie łódzkiego Widzewa. Zapowiada się dobre widowisko. Dla Łodzi to duże wydarzenie. Przypomnę, po 6 latach Widzew Łódź znów w europejskich pucharach. Być może ludzi byłoby więcej, ale podobno niektórych odstraszyła cena biletów 100 tysięcy za jedno miejsce. Tylko 30% miejsc ulgowych, a więc łodzianie nie przybyli tak, jakby się spodziewali organizatorzy spotkania. Piłkarze Widzewa zagrają w biało-czerwonych strojach, Eintracht tradycyjnych, w koszulkach czerwono-czarne pasy i w czarnych spodenkach. Jak zagra Widzew, bo to jest pytanie. Trener Władysław Żmuda powiedział, że jego zawodnicy muszą grać bardzo uważnie. Muszą atakować, ale musi to być defensywa plus wyrafinowane kontry. Muszą zaskoczyć Niemców. Powiedział, że nie będą bronić tutaj wyników. Przez pierwsze 10 minut mają czekać na to, co pokażą zawodnicy Eintrachtu Frankfurt, a potem przejść do ataku. Ale podkreślał spokój, precyzję i wielką ostrożność w organizowaniu szybkich ataków pod bramką Eintrachtu. Mecz rozpoczną goście przy piłce Axel Kruse i Antony Jebołak. Dwaj ostatnio najskuteczniejsi napastnicy Eintrachtu Frankfurt. I sędzia turecki rozpoczął to spotkanie. Pęksa na lewą stronę. Tam dośrodkowanie do Antonego Jebołacha. Interwencja Widzewiaków. Iwanicki. Nieudane podanie do Jóźwiaka. Gorący, głośny doping widzewskiej publiczności. Rozpoczną rzutem wolnym łodzianie. Łapiński. Niedokładne podanie. Jeszcze Bajor, Cisek. Michalczuk próbuje się przedzierać przez obronę Eintrachtu. I faulował Cisek. Jebołak.
Wspaniale wyszkolony technicznie piłkarz do Marka Pęksy. Falkenmayer przepuszcza do Bindewalda. Lewa strona, tam nie ma nikogo. Studer pada na pole karne, ale bardzo dobra interwencja. Piłka zawizowa, Iwanicki, prawa strona, Andrzej Michalczuk, szybki atak. I rzut rożny dla Łódzkiego Widzewa. Pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu. Zaczęło padać. A do wykonywania rzutu rożnego przygotowuje się Ryszard Czerwiec. Świeżo upieczony reprezentant Polski debiutował w spotkaniu w Mielcu z Izraelem. Jeszcze akcja nieskończona, Cisek, tracą widzowiacy piłkę, jeszcze Iwanicki się przedziera, Jóźwiak próbuje ją wrzucić do Koniarka. Interwencja Pęks. Znów Paul ciska na młodym piłkarzu Czechosłowacji. Udział Marka Pęksy to spora niespodzianka, gdy miał grać Uwe Bajn, ale kontuzja zatrzymała tego świetnego piłkarza, określanego mianem króla pasu, królem podania. Bajn został w Niemczech i Marek Pęksa, trener Żmuda, twierdzi, że ten młody chłopak z Dukli Bańskiej Bystrzycy umie grać w piłkę, bo skoro działacze Eintrachtu odszukali go i kupili, to rzeczywiście potrafi grać w piłkę. Bajor do Czerwca. Jeszcze raz Bajor. Czerwiec. Cofnięci na własną połowę piłkarza Eintrachtu. Łapiński, Bajor, Czerwiec, po prawej stronie Michalczuk, podanie na do środka do Koniarka, ale piłkarz Widzewa nie doszedł do tej piłki. Jeszcze Myśliński, Czerwiec, Iwanicki, na prawą stronę dośrodkowanie. I rzut wolny, pośredni. Dla Łódzkiego Widzewa. Faulowany był Michalczuk. Andrzej Michalczuk. Powiadają o nim, że ma na imię Andrzej. Wtedy Michalczuk się bardzo denerwuje. Pochodzi z Ukrainy, ale chętnie przyznaje się do polskich familijnych korzeni. Zawsze powtarza dziennikarzom, proszę mówić o mnie Andrzej Michalczuk, nie Andrzej. Wymarzona pozycja dla Leszka Iwanickiego. Wiele bramek strzelił. Przybił to również Ryszard Czerwiec. Który z nich będzie egzekutorem tego rzutu wolnego? Ulisztań z pewnością wie, że jednak Iwanicki. Sędzia odsuwa mur. Piąta minuta tego spotkania. Piękny strzał Ryszarda Czerwca broni Ulisztań. Drugi rzut rożny dla Łódzkiego Widzewa. Coraz bardziej pada na łódzkim stadionie. Ale ten deszcz zupełnie rozpala kibiców, którzy szaleńczym dopingiem proszą swoich o bramkę. Może teraz. Dośrodkowy Iwanicki. Uspokoił sytuację Bomer. Od razu próbował zagrać do Jeboacha. Ale był na posterunku pilnujący reprezentanta Gany Marek Godlewski. Antony Jeboach przed meczem bardzo dobrze wyrażał się o piłkarzach Widzewa, choć na mile pachniało to zwykłą kurtuazją. Podkreślał, że bardzo dobrze ci chłopcy grają w piłkę, chociaż nie jestem pewien, czy widział ich choć raz w akcji. Może na kasecie. Teraz atak Widzewa lewą stroną, Marek Godlewski. Ulisztań nie miał kłopotów ze złapaniem tej piłki. Bardzo doświadczony piłkarz, 38 lat, ponad 400 występów w Bundeslidze. Kiedyś rezerwowy za czasów Toni Schumachera w reprezentacji Niemiec. Akcja Eintrachtu, niebezpiecznie. Jeboach nie dojdzie tej piłki, ale teraz rzut rożny dla gości. Antony Jeboach, opowiadają o nim Panther, Show. Sam się śmieję z tego pseudonimu, opowiadam dzisiaj rano, kiedy robiłem z nim
specjalny wywiad dla Przeglądu Sportowego, że potrafi grać finezyjną piłkę, tak jak jego rodak Abedi Pelé, i nie jest prawdą, że jest tylko właśnie takim opornym, masywnym napastnikiem. Świetnie gra głową. Oby się o tym nie przekona Piotr Wojdyga za chwilę. Zażegnali niebezpieczeństwo łódzcy piłkarze pod własną bramką. Próbował strzelać Manfred Binz, ale uczynił to bardzo niedokładnie. I starczy niedaleko pola karnego Widzewa leży Axel Kruse i jeden z łódzkich piłkarzy. Osiem minut spotkania za nami, na razie nie możemy narzekać. Szybkie widowisko, już przypomnijmy, jedna dobra sytuacja dla gospodarzy. Strzał z rzutu wolnego Ryszarda Czerwca, z trudem obroniony przez Uliego Steina. Właśnie za dwie minuty minie termin tego rozpoznania bojem, jak to określił Władysław Żmuda. Jego piłkarze poznają, co są warci, ile są warci Frankfurczycy. To Marek Koniarek opatrywany przez łódzkich masażystów. On zazwyczaj szuka szczęścia na polu karnym rywali, tym razem wspomagał kolegów w obronie. Wrócił pod swoją bramkę, no i niestety oberwał. A piłkarzem Eintrachtu, który ucierpiał w tym starciu, był nie Axel Kruse, a Ralf Falkenmayr. I rozpoczyna od własnej bramki Piotr Wojdyga. Podanie do szybkiego Michalczuka, ten jednak w walce z trzema obrońcami Eintrachtu. Nie mógł łapać piłki Stein, niedokładne wybicie, ale i niedokładne przyjęcie jednego z łódzkich piłkarzy. Jeszcze Koniarek, jeszcze Czerwiec. To uspokojenie gry, Iwanicki, Czerwiec, Myśliński na prawą stronę, dobre podanie, Jóźwiak, jest blisko pola karnego, dośrodkowanie. Tu minął się z piłką Koniarek, a nie trafił z nią dobrze Andrzej Michalczyk. Kolejna dobra akcja gospodarzy i groźnie było pod bramką Eintracht. Pęksa. Fałowany przez Iwanickiego. Jebołak, nie dojdzie do tej piłki. Tomasz Łapiński próbował od razu zagrać do Marka Koniarka. Niedokładnie przechwytuje jeszcze piłkę Myśliński i goście. Jebołak wyjaśnia na chwilę sytuację Marek Bajor. Marek Bajor pilnuje Axela Kruse, a jak zauważyliście Państwo, Marek Odlecki nie odstępuje Antonego Jebołaka. Rzutem autu rozpocznie Marek Pęksa. Bomer. Jebołach, ale poradził sobie Marek Godlewski. Próba szybkiego teraz wyjścia Widzewiaków. Piękne podanie piętą Iwanickiego do Myślińskiego. Zagranie na prawą stronę, Jóźwiak, czy dojść do tej piłki? Nie, interwencja Manfreda Binza. Manfred Binz według Dragosława Stepanowicza, trenera Eintrachtu, jeden z najlepszych libero w Bundeslidze, miał zupełnie nieudane dla siebie mistrzostwa Europy w Szwecji, ale Stepi twierdzi, że Binz wrócił do równowagi i jest rzeczywiście na tej pozycji trójce najlepszych libero Bundesligi.
przerwana akcja Widzewiaków. Kontratak gości. Bomer. Lewą stroną uciekał Falkenmayer. Podanie do Kruse, ale Kruse spalony. Rudolf Bonnemer, numer 10 w 11 Eintrachtu Frankfurt. Powiadają o nim, że przyszedł do tego klubu tylko dlatego, że jest przyjacielem Dragosława Stepanowicza. Kosztował 25 tysięcy marek. Bardzo mało, ale jeśli się ma 35 lat, to trudno liczyć na większą cenę. Rozpoczynają akcję Widzewiacy, Łapiński. Trochę teraz uspokoiła się ta gra, próba podania prostopadłego, ale przechwytują Niemcy i niedokładnie Jeboa. Myśliński, Iwanicki. Bajor po prawej stronie. To jest gęsto, to jest dużo piłkarzy Eintrachtu w liniach defensywnych. Łapiński. Niedokładnie do Ciska. Aut dla Eintrachtu. Pęksa. Wint ponownie pęksa. Chciał coś zagrać wzdłuż linii do Bomera. Przechwycili piłkę Widzewiacy. Godlewski. Zauważył Michalczuka. Faulowany napastnik łódzkiego Widzewa. Rzut wolny z narożnika boiska. Przy piłce Leszek Iwanicki. Jeszcze Myśliński, jeszcze próbuje walczyć. Cisek na lewą stronę, Iwanicki, środek. Michalczuk chciał odegrać tam piłkę głową do tyłu, do Koniarka. Jeszcze Widzewiac. Strzał Iwanickiego, zablokowany. Pęksa. Jeboak. Piękna sztuczka techniczna, nie udało się jednak ograć łódzkich obrońców. I Tomasz Łapiński. Iwanicki nie ma za bardzo tutaj teraz komu podać. Starał się do Michalczuka. Ale niedokładnie. Rozpoczynają akcję goście. Bint. Z przodu tylko Kruse i Jeboach. Beber. Ale zbyt silne. Mija pierwszy kwadrans spotkania. Rzeczywiście Widzewiacy traktują rywali z należytą atencją. Grają bardzo uważnie, ich ataki są przemyślane, nie ma tam jakichś szaleńczych zrywów, szaleńczych kontr, wszystko jest tak, by tyły były odpowiednio zabezpieczone, a przeciwnik cały czas czuł oddech Widzewiaków na swoich obrońcach, na bramkarzu. Starcie przy linii bocznej, faulowany jeden z piłkarzy Eintrachtu. I Niemcy wykonywać będą rzut wolny. Po tym okresie lekkiej przewagi Widzewa teraz trochę się sytuacja na boisku wyrównała. Dośrodkowanie na pole karne próbował Falkenmayer. Nie opanował piłki Iwanicki, jeszcze Niemcy, Bomer. Koniarek w walce o piłkę, ale osamotniony z przodu napastnik Widzewa. Podanie na prawą stronę i spalony Pęksa. Chyba najbardziej pracowity zawodnik Eintrachtu w tych pierwszych 16 minutach. Pomaga swoim kolegom z obrony na prawej stronie. Włącza się do akcji zaczepnych. No, pełno go wszędzie i myślę, że wprowadzi się w ten sposób, jak tak będzie dalej grał, do pierwszej 11 Eintrachtu. Ofiarnie Czerwiec, nie udało się jednak odebrać piłki rywalom. Pęksa. Po prawej stronie Roth. Do Bomera. Bomer, przy nim Łapiński. I rzut rożny. Drugi rzut rożny dla piłkarza Eintrachtu.
wykonywać będzie Rudolf Bomer. Czterech piłkarzy Eintrachtu na polu karnym, Widzewa. Bomer płasko na 16 metr, Jeboach do Falkenmajera i na szczęście bardzo nieczelny strzał. Fatalnie przystrzelił Falkenmajer, 29-letni obrońca i pomocnik Eintrachtu, ulubieniec trybun na Waldstadionie, kiedyś był w kadrze Kaisera Beckenbauera, zagrał 4 razy. Uważano go niegdyś za wielki talent, ale jakoś nie rozwinął się, żałują kibice na Waldstadionie, żałują miłośnicy Eintrachtu. Chociaż bardzo efektownie gra. Ma tak, jak to mówią, klasy te piłki, ma ciąg na bramkę, bardzo dobrze gra głową i potrafi włączyć się pod bramką rywali. I widzę wiatr, Iwanic i Czerwiec. Jednak do tyłu Godlewski po prawej stronie Bajor. Niebezpieczne zagranie, mogli przechwycić piłkę napastnicy Eintrachtu, Michalczuk. I kontratak gości. Wolno rozgrywają piłkę Pęksa. W prawej stronie ucieka Bomer. Przy nim Michalczuk. Zagranie Bomera. Ale jeszcze Jeboach. Świetnie, sztuka klasyczna. Jeboach. Nie było tutaj na szczęście nikogo, żadnego z jego kolegów. Ale fatalnie zachował się libero naszej reprezentacji Tomasz Łapiński. Nie powinien stracić w ten sposób piłki. Dochodzi 20 minuta spotkania. Widzew Łódź, Eintracht Frankfurt. Pierwsza runda Pucharu UEFA 0-0. Piotr Wojdyga. Jóźwiak. Iwanicki. Bogdan Jóźwiak po lewej stronie. Cisek w środku. Michalczuk będzie prostopadłe podanie do Michalczuka. Michalczuk wpada na pole karne. Będzie okazja, ale... Jeszcze jest przy Cisek. Bramka! Bramka Bogdan Jóźwiak. Cisek Łódź obejmuje prowadzenie w 21 minucie meczu. 1-0. Bogdan Jóźwiak miał nie grać w tym spotkaniu. Przewidywany był udział Andrzeja Schulza, ale z chwilą, kiedy wypadł z drużyny Uwe Weinbeinfrachtu, trener Władysław Muda dał szansę właśnie Jóźwiakowi. Wczoraj twoja trybuna polskiego Widzewa. Olbrzymia radość. Piękna akcja jeszcze raz na Państwa ekranach. Andrzej Michalczuk. Wpadł na pole karne. Błąd obrońcy niemieckiego i dopadł do tej bezpańskiej piłki Bogdan Jóźwiak. 11 metrów i tam, gdzie powinien. Prawy ruch. Uli Stein bezradny. 1-0 dla Widzewa. 21 minuta meczu. To się nazywa wykorzystać szansę. Zagrał, można powiedzieć, z łatki, bo miał grać wystąpić Schulz. Przewidywany jako plaster na Uwe Bajna. Tu proszę, Jóźwiak. 1-0 dla Widzewa. Chwila taka przestoju wrzej, później szybki atak gospodarzy. Teraz faulował Marek Godlewski i niestety piłkarz Widzewa został ukarany żółtą kartką. Faulował Antoniego Jeboacha, którym tutaj ma się opiekować i teraz musi bardzo uważać. To była zbyt czuła opieka rzeczywiście. Tony Jeboach, reprezentant Gany, dzisiaj rano mówił mi o tym, jak zaczynał grać w piłkę. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, 5 sióstr, 3 braci i Jeboach miał zostać szanowanym biznesmenem, tak chciała jego mama. Ojciec był reprezentant Gany i kapitan drużyny narodowej tego kraju w latach 50. Po cichu chciał, żeby Antony grał w piłkę. Gra i to jak? Rzut wolny wykonuje Bomer. I Piotr Wojdyga pozwala. Jeden do zera, radość na trybunach. Ciekawe jak teraz zagrają piłkarze Eintracht. Dragosław Stefanowicz mówił przed spotkaniem, że jest raczej spokojny o awans swojej drużyny do drugiej rundy Pucharu UEFA, ale na temat wyniku rzecz jasna w pierwszym spotkaniu nie chciał się wypowiadać.
rzeczywiście puchary to jednak dwumecz, ale Polacy przy piłce, Koniarek. Na po lewej stronie ciska, Koniarek przedziera się tutaj. I odzyskali piłkę Niemcy, pęka na krótko, Czerwiec, Cisek, Bajor i ładny gest naszego piłkarza, że piłkę na aut, zobaczył, że jeden Rudolf Bomer z rywali jest kontuzjowany. Rudolf Bomer, ten staruszek często wykpiwany przez kibiców Eintrachtu, częstość mu się wytyka, że Stepanowicz ciągnął go tylko po starej znajomości, no ale cóż, Stepanowicza też ciągnął po znajomości Bernd Helsenbein. Stepanowicz był do wiosny 91 roku restauratorem w jednej z frankfurskich restauracji, wcześniej oczywiście piękna kariera piłkarska. Miał, posiadał od 84 roku licencję A, ale nie trenował i wtedy Bernd Helsenbein podczas jednej kolacji w lokalu Stepanowicza po prostu powiedział: przyjdź, zostań trenerem. I rzeczywiście od tego czasu Szczepi, jak o nim mówią kibice Eintrachtu, prowadzi 11 z Frankfurtu. Teraz rewanż ze strony gości. Chyba jedyne brawa w tym meczu dla gości. Jak ta widzewa, Iwanicki walczy o piłkę. Falkenmajer na lewą stronę, ucieka Studer, dośrodkowanie i Tomek Łapiński. Jeszcze Niemcy, Bomer, zagapili się trochę nasi obrońcy niebezpiecznie, wyjaśnia sytuację Cisek, jeszcze pęksa do tyłu, do Bomera. Ale strzał, nie ten. Tak jakby chciał ukarać tych kibiców siedzących za bramką Piotra Wojdyki za to, że bez przerwy gwizdzą, kiedy zawodnicy Eintrachtu są przy piłce. ...25 minut meczu za nami. Przypomnijmy, Widzew Łódź prowadzi z Eintrachtem Frankfurt 1-0. I przy piłce goście. A Piotr Wojdyga właściwie bezrobotny. Iwanicki lewą stroną ucieka, Koniarek do niego, piłka. Indywidualna akcja Koniarka do Iwanickiego, Iwanicki na prawą stronę, Michalczuk. Troszkę niedokładnie, ale jeszcze przy piłce Widzewiacy. Próbował przedrzeć tam się Michalczuk na pole karne. A trener Żmuda wygodnie rozparty w takim krzesełku obok ławki rezerwowych. 1-0 po 26 minutach to jest to, czego oczekiwał po swoich piłkarzach. Bomer. Jeboak pośliznął się, wykorzystał to Godlewski. Łapiński. Niedokładnie na lewą stronę, tam jeszcze nie było Michalczuka i ręką pomógł sobie Bomek. Iwanicki. Czerwiec. Jeszcze raz Iwanicki i faul będzie. Żółta kartka, nie będzie przegrać piłkarza niemieckiego. Faulowany dość niebezpiecznie Leszek Iwanicki. Nic wielkiego, zdaje się, że Iwanicki poprawi sobie getry ochraniacze i za chwilę rozpocznie akcję Widzewiaków od lidera, reżysera tego zespołu. Czegoż innego oczekiwać. Czerwiec. Dociska, Cisek głową z pola karnego, tam dochodzi Koniarek i bramka! Po 27 minutach jest 2-0. 2-0 dla łódzkiego Widzewa w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. Marek Koniarek mistrz od wykorzystywania takich sytuacji. Król strzelców naszej ligi po 8 spotkaniach, 8 bramek, ale 5 oddałby za tą jedną właśnie w tym spotkaniu. Mimo ostrego kąta strzelił tak, że Uliszczan był bezradny. Jeszcze raz ta akcja, podanie od razu z rzutu wolnego Czerwca do Wiesława Ciska.
ten wspaniale głową na prawą stronę pola karnego i do tej piłki dopadł Marek Koniarek. Specjalista od takich sytuacji, od takich piłek na polu karnym. Sztań spodziewał się, że piłka kaminie jego prawy słupek, ale proszę. Popatrzył na nią i odprowadził ją krokiem teraz groźnie. Mówiliśmy, że Wojtyga bezrobotny i proszę, pierwsza akcja przy 0-2. Frankfurtczycy muszą atakować, już to zrobili. To już duża przewaga. Muszą odważniej grać Niemcy, ale to z drugiej strony szansa dla gospodarzy. Kolejna akcja i faul na strzelcu bramki. Manfred Wind faulował Barka Koniarka. Pan Deda jednak, tak, woła Bintana, bo żółta kartka dla libero Majprasu. Druga żółta kartka w tym meczu. Pierwszy dostał nasz Marek Godlewski za starcie z Jebołachem. Konieczna interwencja lekarza. Ale mam nadzieję, że zaraz Marek Koniarek powróci do gry. Musi, ktoś musi strzelać w bramkę. Bardzo dobrze grałem dzisiaj, widzę wiatr. Tak właśnie jak chciał ich trener. Rozważnie, ostrożnie, ale w polu karnym bardzo skutecznie. Marek Koniarek już w pełni sił, aż rozpoczyna Leszek Iwaniec. Myśliński. Jóźwiak. Dośrodkowanie na pole karne i Polisztajn. Od razu daleko do przodu, walczy tu o piłkę Jeboach. Ale widzę wiatry. Bardzo dobrze, nie pozwalają Eintrachtowi rozwinąć akcji, rozwinąć skrzydeł. Chcą już złapać ich w środku pola. Podanie do Bomera, interwencja Czerwca nieudana, Bomer jeszcze dojdzie do piłki. I rzut rożny, trzeci rzut rożny dla Eintrachtu. Dochodzi 30 minuta spotkania po dwóch kwadransach, 2-0 dla Widzewa. Ponownie z tej strony dośrodkowywać będzie Bomer. Próbował wrzucić piłkę Studer, ale bardzo nieudolnie piątkuje Wojdyga. I out dla gości. Studer. Faulowany Kruse. Axel Kruse, zwany Wielkogębo, z racji tego, że popisuje się bezczelnymi odzywkami wobec trenera Stepanowicza, kiedy przyszedł w ubiegłym roku do Eintrachtu. Postawił od razu twarde warunki. Brzmiały one krótko. Ja muszę grać. No ale w drużynie, w której grali Andreas Meller, a także drugi piłkarz niedawno sprzedany z Eintrachtu, który nazywał się Lothar Zippel, nie miał szans. Kłócił się, no i wykłócił. A może tylko dlatego, że tamtych dwóch sprzedano. Rzut wolny dla gości. Studer, Jeboach. Na szczęście nie doszedł do piłki Kruse. Pęka jeszcze próbował do Bomera, przejął piłkę Cisek, ale trochę na osie. Kolejna akcja Niemców. Pęksa, znów wychodzi po prawej stronie Bomer. Pęksa tutaj się wdaje w dribbling w środku. Odebrał piłkę Leszek Iwanicki, ale naprawił swój błąd młody piłkarz Czechosłowacji. Jóźwiak. Na Bogdanie Jóźwiaku, a faulował Stefan Studer. Ucierpiał nasz piłkarz w tym starciu. Stefan Studer ma 28 lat, w klubie od 1988 roku. Zwykle grywa jako lewy obrońca lub pomocnik. Bardzo dobra forma tej wiosny. W
swego czasu miał konflikt ze Szczepim, czyli z trenerem Stepanowiczem, jednak pokazał na boisku, że warto po niego sięgać. Stepanowicz musiał włączyć go znowu do jedenastki. Ale to zagranie było nieładne, brutalne. I znów konieczna interwencja lekarzy Widzewa. Trudno dziś powstrzymać Bogdana Jóźwiaka. Nie tylko ładnie strzelił na 1-0, ale tam prawą stroną inicjuje ciągle jakieś szybkie wypady, rajdy. Bardzo dobrze podaje, bardzo dobrze dośrodkowuje i dlatego też Stefan Studer otoczył go taką opieką. Opieką w cudzysłowie oczywiście. W tej chwili żółta kartka dla Stefana Studera. Trzecia w tym meczu. I rzutem wolnym rozpoczynają Zewiacy, Michalczuk. Walczył rzut rożny. Drugi korner dla Widzewa. Do piłki biegnie Ryszard Czerwiec. Marek Odlecki opuścił na chwilę Jeboacha, ale jest wysoki, ma czego szukać na polu karnym. Zdjął tam jeden z piłkarzy traktu piłkę z Nagrzeszkowi Iwanickiemu, ale teraz po prawej stronie kolejny atak Widzewiaków. Michalczuk dojdzie do tej piłki. Ale przy okazji faulował niemieckiego obrońcę i przy piłce goście. Zbliża się 35. minuta tego bardzo dobrego, zwłaszcza wykonania Widzewiaków spotkania. Znów pośliznął się Jeboach. Chwila chaotycznej gry z obu stron. Lisa lewą stronę do Studera. Sędzia uznał, że nieprawidłowo blokował piłkę Bogdan Jóźwiak. I rzut wolny dla Eintracht. Jeboach tym razem przed polem karnym. Chyba wybiegnie za chwilę jak najbliżej Piotra Wojdyki. To na polu karnym ze Koty, Weber i Bomer, ale nieudana kombinacja gości. Kruse pomagał chyba tej ręką, nie, nic nie było. Tutaj też szczyte zagranie łódzkiego obrońcy i przy piłce widzę. Jak na razie widzę gra tak, jak to sobie wymyślił trener Żmuda. Uważnie, rozsądnie, no i prowadzi 2-0. No tak dalej, pomocnicy wracają, wspomagają swoich obrońców, środkowi pomocnicy też. Nawet Marek Koniarek jest teraz na 40 metrze przed swoją bramką. A nim zaatakują lewą stroną, dośrodkowywał Bomer, niebezpiecznie, Cisek. Jeszcze przy piłce Niemcy. Pęksa. I Koniarek. Szybki na pasie wszystkiego Widzewa, faulowany przez Wichmara Rota. Sędziowie uspokajają trenera łódzkiego zespołu, pana Władysława Żmudę, który tu się poderwał. Po tym faulu siedział dosłownie kilka metrów od miejsca tej sytuacji. Cisek. Michalczuk. Przejęli piłkę Niemcy, Kruse do Jeboacha. I teraz bardzo dobrze przejął tamto podanie Myśliński. Zdążył do piłki Jóźwiak. I out dla Widzewiaków.
Bomer. Po prawej stronie Pęksa. Bomer do środka do Webera. Próba strzału. Kolejny strzał z dystansu piłkarzy Eintrachtu, ale na szczęście strzały te są nieudolne. Rolf Weber ma 23 lata, w klubie Eintracht Frankfurt od 1989 roku. Odkrycie ubiegłego sezonu w Bundeslidze, jeden z ulubieńców Stepanowicza. Kandydat do reprezentacji, choć Bertie Fock jak na razie zbyt często nie daje mu szansy. Być może udane mecze w pucharach i w Bundeslidze skłonią Focksa, by powołał tego zawodnika do kadry. Chwalony za dobrą szybkość, świetną grę głową, krótko mówią o nim talent. Czasem piłka opuściła boisko, aut dla Eintrachtu. Lindewald. Na pole karne, wysoko Jeboach, ale kick z Godlewskiego jeszcze. Piłka niedaleko pola karnego Widzewa. Nie potrafią sobie na razie poradzić z tą sytuacją piłkarze Widzewa, ale teraz Cisek. Koniarek. Czasa na atak, Czerwiec. Iwaniecki, Czerwiec, z lewej stronie Koniarek, w środku Michalczuk. Ale niedokładnie. Teraz będzie bardzo niebezpiecznie. Axel Kruse sam na sam swój tygoł i niecelnie. Na szczęście fatalnie przystrzelił Axel Kruse, ale zaraz Państwo zobaczą, że bardzo źle zagrał Marek Godlewski. Przepuścił łatwo piłkę, myśląc, że Kruse będzie na spalonym lub też nie dosięgnie jej i Kruse znalazł się oko w oko z Wojdygą. Druga groźna akcja pod bramką Wojdygi. Rozpoczęło się od niedokładnego podania Iwanieckiego w środku boiska i szybki atak. Mogą tej gospodarze mówić o szczęściu. Sytuacja była wymarzona do zdobycia bramki. 2-0 dla Widzewa i nieustanne ataki Eintrachtu, który nie czeka na drugą połowę, ale jak najszybciej chce strzelić przynajmniej jedną bramkę, chce złapać, jak to piłkarze mówią, kontakt z rywalem. Jeboach do Bomera. Bomer próbował odegrać do reprezentanta Gany. I wybijał piłkę Tomasz Łapiński. 5 minut do zakończenia pierwszej części spotkania. Gra niemieckiej jedenastki, zdaje się, odpowiada Widzewowi, który broni się dużą ilością zawodników, próbując organizować szybkie kontry, szybkie wypady. Jak trzeba, to i 4-5 zawodników jest w przodzie, ale cały czas mam wrażenie, że łodzianie myślą o tym, jak przede wszystkim nie stracić na własnym boisku bramki. A jeśli już jest sytuacja groźna dla Eintrachtu, to nie brakuje im szczęścia. Niemcy teraz uważni, bardziej skoncentrowani, atakują większą ilością zawodników. Binz. Weber i Piotr Wojdyga. Pęksa. Po prawej stronie Bomer. Pęksa decyduje się jednak na indywidualną akcję do tyłu do Webera. Studer. Kruse. I faulowany Stefan Studer. Rzut wolny będzie egzekwować chyba Manfred Bing, który ze środka boiska pofatygował się aż do piłki. 4 Frankfurtczyków w polu karnym Widzewa. Wśród nich Jeboach, Kruse, Pęksa i... Ale strzał bezpośrednio Manfreda Widza i bardzo dobra obrona Piotra Wojdygi. On chyba liczył na to, że pod bramką Wojdygi powstanie jakaś afera, zamieszanie, gdzie nogę może dołożyć Jeboach, stąd uderzy może nie najmocniej, ale chciał wywołać panikę w obronie widzewskiej. W dalszym ciągu przy piłce Niemcy. Pęks. Bomer. Rzucił piłkę na pole karne, Kruse
nie opanował jej ponownie Piotr Wojdyga. Mówiliśmy na początku, że bramkarz Widzewa nie ma za dużo roboty. Teraz te ostatnie minuty, w których zdecydowanie przeważa Eintracht, i Piotr Wojdyga kilkakrotnie popisał się swoimi umiejętnościami. Nadal inicjatywę mają goście. Bomer na lewo do Sztygera, Palomy. Jak na razie Widzewiacy zostawiają bardzo umiejętnie pułapki offside'owe i trzeba przyznać, że doświadczeni Frankfurczycy dają się łatwo w nie łapać. Ostatnie dwie minuty pierwszej połowy meczu. No na pewno Widzewiacy chcieliby dotrzymać ten wynik do przerwy. Uspokoić się, zebrać siły na drugą połowę. Ale ta końcówka pierwszej połowy należy do gości. Weber, Kruse. I teraz może akcja Widzewiaków. Iwanicki. Prawa strona, w środku Michalczuk, Koniarek i Cisek. Dośrodkowanie Michalczuk. Za wysokie trochę dośrodkowanie. Michalczuk nie mógł lepiej uderzyć tej piłki. Ale dobry, szybki kontratak gospodarzy. To jest właśnie odpowiedź na przewagę drużyny z Eintrachtu. Nie bronić się zaciekle u siebie, niekomego. Starać się jak najczęściej i jak najmocniej kontratakować. Jeboach. Przy nim Marek Godlewski, tam stara mu się odebrać piłkę, ale Rod, teraz Tomasz Łapiński faulował chyba. Dietmar Rod, naszego reprezentacyjnego obrońcę. Dietmar Rod ma 29 lat i właśnie dziś ma urodziny. Wszystkiego dobrego, Herr Rod, chociaż ten faul był bardzo brzydki na Tomasz Łapiński. Dietmar Roth, jak i Uwe Bindewald, są nazywani przez prasę niemiecką psami gończymi. Najczęściej im się powierza opiekę nad najgroźniejszymi piłkarzami rywali. Twarda walka o piłkę, faulowany teraz Michalczuk. Szybko wykonany rzut wolny, Czerwiec do Myślińskiego. Iwanicki, 25 metrów, strzał. O, niewiele brakowało, pół metra nad bramką. Strzelał Leszek Iwanicki. Szybko rozpoczął akcję Stein. Wind. Rod. Bomer. Bindewald. Weber. Rozgrywają teraz obrońcy Eintrachtu tą piłkę. Teraz próba ataku. Weber. Niebezpiecznie będzie pod bramką Widzewa. Jeboach na szczęście. Bardzo wysoko nad bramką. No, szybka akcja gości środkiem. Taka niewinna. Zaczynała się tak nieśmiało, ale Jeboach miał znowu korzystną sytuację. Ale ciągle podkreślam, że Widzew, dobra jedenastka, ma sporo szczęścia. No, z kolei Jeboach uderzył bardzo nieładnie. Niecelnie. 45. minuta meczu. Za chwilę turecki sędzia Deda zakończy pierwszą połowę spotkania. Jeszcze wybija piłkę Piotr Wojdyga. Mimo że mecz prowadzony fair, to jednak było kilka interwencji lekarzy i masażystów na boisko i sędzia przedłużył pierwszą połowę. Kolejny faul. Tym razem poszkodowany Marek Bajor. Minut meczu za nami. Kolejne nieprzepisowe zagranie i rzut wolny dla Widzewa niedaleko narożnika pola karnego. Leszek Iwanicki. Ostatnie sekundy pierwszej połowy meczu. Silny strzał, trochę miał kłopotów Uli Stein z obroną, ale zobacz piłkę i koniec pierwszej części spotkania.
przypomnijmy, Widzew Łódź prowadzi w meczu z Eintrachtem Frankfurt 2-0, a my zapraszamy na drugą połowę tego Widzew 2-0. A za chwilę jak do tego doszło, czyli bramki strzelone przez Widzewiaków. Zaraz przypomnimy sytuację, po których Łodzianie strzelali gole. Bardzo dobry mecz łódzkiego zespołu. Łodzianie grają bardzo mądrze, uważnie w obronie i świetnie, skutecznie w przodzie. Pracowity jak mrówka Bogdan Jóźwiak, niemniej pracowici Leszek Iwanicki, Ryszard Czerwiec, nękający ciągle rywali Marek Koniarek, zespół z Andrzejem Michalczukiem. Obrona, powiedziałbym, może troszeczkę odstaje od przednich formacji Widzewa, ale najważniejsze, że nie dali sobie strzelić gola. 2-0 to wynik, który w zasadzie otwiera bardzo korzystną drogę przed rewanżem. Gdyby tak było w 90 minucie, trener Władysław Żmuda chyba ucałuje i uściska swoich piłkarzy. Podziwiamy Widzewiaków za waleczność, za determinację, ale przede wszystkim za mądrość i za to, że znaleźli sposób na Eintracht. Eintracht, który gra bez Uwe Bajna, bez mistrza zabójczych podań, jak go określa niemiecka prasa sportowa, jakoś nie potrafi znaleźć koncepcji na uważną grę Widzewiaków. Antony Jebołach miota się w przodzie, jeśli dochodzi do sytuacji strzeleckich, to piłka ląduje gdzieś wysoko ponad bramką Piotra Wojdygi. Brakuje mu Bajna, mówi mi dziś rano, kiedy rozmawiałem z nim, robiąc wywiad dla Przeglądu Sportowego, że bez Uwe nie czuje się tak pewnie, tak dobrze. Mimo że stara się Rolf Bommer, mimo że według mnie bardzo dobrze gra młody piłkarz, który przyszedł do Eintrachtu z Bańskiej Bystrzycy, Marek Pęska, to jednak Eintracht gra trochę statycznie. Bez przyspieszenia, bez tego ostatniego podania. A jeśli już, tak jak Axel Kruse, mamy bramki strzelone przez Widzewiaków. Jacek, oddaję Ci głos. To sytuacja z 21 minuty. Rozpoczął tę sytuację Bogdan Jóźwiak, podał do Andrzeja Michalczuka. Trochę do Widzewiaków pomógł błąd Winca. Ale najważniejsze, że Bogdan Jóźwiak potrafił ten błąd wykorzystać. Świetny, silny strzał. Uli Stein był bez szans. A to już 27 minuta. Zagranie Ryszarda Czerwca z rzutu wolnego. Na linię pola karnego. Tam Wiesław Cisek głową na prawą stronę pola karnego. Do piłki dopadł Marek Koniarek, najskuteczniejszy napastnik łódzkiej drużyny, i umieścił ją w bramce. 2-0 po pierwszej połowie meczu. Uli Stein, stary futbolowy list, 37 lat, przypominam, nie miał nic do powiedzenia przy tych dwóch oddanych z bliskiej odległości strzałach. 2-0 do Widzewa, dla Widzewa w pierwszej rundzie Pucharu UEFA, a na stadion zbiegają zawodnicy Eintrachtu Frankfurt i Widzewa Łódź. Przypomnijmy składy obu zespołów. Goście w bramce Uli Stein z dwójką Dietmar Roth, z numerem trzecim Ralf Weber, z czwórką Uwe Bindewald, z numerem piątym Manfred Binz, z szóstką Stefan Studer, z siódemką Marek Pęksa, z numerem ósmym Ralf Falkenmayer, z dziewiątką Antony Jebołach, z dziesiątką Rudolf Bommer i z jedenastką Axel Kruse. I widzę, że w zespole gości jest jedna zmiana. Z numerem czternastym jest na boisku Dirk Wolf. Tą drugą połowę meczu rozpoczną Widzewiacy, którzy przystępują do drugiej części bez zmian. A więc w bramce Wojdyga 2 Godlewski, 3 Łapiński, 4 Cisek, 5 Bajor, 6 Myśliński, 7 Jóźwiak, 8 Iwanicki, 9 Koniarek, 10 Czerwiec, 11 Andrzej Michalczuk. Nie ma Ralfa, 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 Ralfa. I w tej chwili informacja podana przez speakera. Boisko opuścił grający z ósemką w pierwszej połowie Ralf Falkenmayer, a zastąpił go 14 Dirk Wolf, ale teraz akcja Marka Koniarka. I pierwszy w drugiej połowie rzut rożny dla Widzewa.
sumie trzeci raz widzę, jacy biją piłkę z kornera. Miejmy nadzieję, że rozpoczną tak dobrze drugą połowę, jak skończyli pierwszą. Albo jeszcze lepiej. A rzut rożny wykonywać będzie Ryszard Czerwiec. Iwaniecki nie trafił niestety w piłkę. Jeszcze akcja. Koniarek wspaniała była okazja do strzelenia trzeciej bramki. 47 minuta meczu. Widzę Feintrag nadal 2-0, choć Koniarek miał wspaniałą sytuację. Dobrze się stało, że już od pierwszej minuty po przerwie Widzewiacy nastraszyli swych rywali. Dobrze to rokuje na przyszłość. Miejmy nadzieję, że w 90 minucie wynik będzie co najmniej tak dobry jak obecnie. Weber. Na lewą stronę do Studera. Poradził sobie Marek Bajor. Zawsze Studer, Kruse. Widzewiacy. Jóźwiak, Michalczuk, Myśliński, Czerwiec, Iwanicki. Próba zagrania piętą. Jeszcze Widzewiacy przy piłce. Jóźwiak i faulowany przez Manfreda Binta. Zdaje się, że Stefanowicz przesadził, mówiąc, że Bint to taki świetny libero. Chwali go bez przerwy, niemal po każdym meczu Bundesligi, a według nas Bint pisuje się dziś dość przeciętnie. Michalczuk. Iwanicki. No ta trochę niedokładnie zagrana piłka przeleciała niedaleko górnego rogu bramki Stein. I to tak u gości. Im tutaj na pewno zależy na zdobyciu bramki. Teraz celowe zagranie rękami Bogdana Jóźwiaka i piłkarz Widzewa zostanie ukarany żółtą kartką. Czwarta żółta kartka w tym meczu. Ralf Weber, rzut wolny na pole karne. Tam Jeboak starczy z łódzkimi obrońcami. Nie doszedł do piłki. Rozpoczynają akcję gospodarze. Ale niedokładnie. Szansa dla gości. Przedziela się Pęksa. Potknął się tam, nie trafił w piłkę Godlewski. Na szczęście wyjaśnił tę sytuację. Michalczuk po lewej stronie. Cisek. Faulowany. A trener Władysław Żmuda nadal ze stoickim spokojem patrzy na to, co robią jego zawodnicy i może ich tylko na razie chwalić. Michalczuk przedziera się lewą stroną. Udana interwencja Rota. Z autu rozpoczynają Widzewiacy, Czerwiec. Próba zagrania do Koniarka. Koniarek na polu karnym. Jeszcze atakują tam Widzewiacy. Ale już akcja gości, Jeboak i udana interwencja pilnującego go Marka Godlewskiego. Przed meczem Jeboak widział rywali swych głównie z Marku Bajorze i Tomaszu Łapińskim, a tu proszę, ten trzeci, czyli Marek Godlewski, robi to lepiej. I kontratak Widzewa, w środku Koniarek, ale powstrzymany przez Binta. Weber. Jeboak, Kruse, Studer z przodu, prawą stroną Pęksa, ponownie piłka do Webera. Jeszcze raz do Pęksy i znów udanie Marek Godlewski. I szansa dla Widzewa. Cisek decyduje się na rajd lewą stroną. Próba zagrania do Iwanickiego, ale
Niecelnie jeszcze Widzewiacy walczą o piłkę. Ale teraz już Eintracht. Pęk. Wolf. Nie zrozumiał się z Akselem Kruse i atak Widzewiaków. Michalczuk prawą stroną wychodzi już, jak Michalczuk decyduje się tam. Właśnie piłkę utrzymał się, ale bardzo dobra interwencja Webera. Rozpoczyna kontratak gości, niedokładnie. Bajor jeszcze uratował tę piłkę, Ryszard Czerwiec. Indywidualna akcja teraz Czerwca, ma po prawej stronie Michalczuka. Michalczuk prawa strona pola karnego, dośrodkowanie tam Koniorek. Próbował w ekwilibrystyczny sposób przelić na bramkę Steina. Świetna, doskonała, przemyślana akcja Widzewa, no i ten Koniorek w akrobatycznej zgoła pozycji. Bardzo dobrze grają dzisiaj napastnicy Płockiego Widzewa. Są aktywni, starają się rozbić, rozrzedzić defensywę Eintrachtu, no a najważniejsze są skuteczni. 2-0 dla Widzewa w pierwszej rundzie Pucharu UEFA. Wstępują, to prawda, i Michalczuk, i Koniarek warunkami fizycznymi. Rosłym obrońcą Eintrachtu, ale nadrabiają to ambicją, szybkością, techniką i daje to efekt. Jeboah uwolnił się od opieki Godlewskiego, ale w nieprawidłowy sposób. Przy piłce Widzewiacy. Podanie na lewą stronę Michalczuka. Ale interwencja Winca, Jeboah. Faulowany przez Ciska. I rzut wolny dla Eintrachtu około 30 metrów do bramki Piotra Wojdyki. Strzał z Bundesligi, czyli Antony Jeboah nie może sobie poradzić ani z Markiem Godlewskim, ani ze wspomagającym go Markiem Bajorem. Rozpycha się, przepycha, skacze do piłek, ale nic z tego. I dobrze, bo widzę prowadzi. Weber. Do Studera, bardzo dobre podanie. Studer niebezpiecznie będzie pod bramką Widzewa. Poprzeczka ratuje naszych piłkarzy przed utratą bramki. Jeszcze Bomer i Piotr Wojdyga. No niebezpiecznie było teraz pod bramką Piotra Wojdygi. Jeszcze raz ta akcja. Ale to już po tym strzale w poprzeczkę. Trener Żmuda nie musiał przekonywać swoich piłkarzy, że muszą grać do końca z każdą niemiecką drużyną. Jeśli nawet się prowadzi 3-0, to trzeba 3-0 do 0 trzeba uważać do 90 minuty. Oni grają konsekwentnie i kończą wtedy, kiedy sędzia gwizdnie po raz ostatni. Kruse. Ucieka tutaj Studer. Do niego piłka. Studer widzi wychodzącego Pęksę. Wolf, Bomer, Weber po lewej stronie, przy nim Jóźwiak, Weber do Binca, Binc rzuca piłkę do Webera, Weber na pole karne, tu Kruse, koronkowa akcja, Jeboah niebezpiecznie, Piotr Wojdyga. Jóźwiak. Niedokładnie, ale i Weber nie opanował piłki. Trener Dragoslav Stepanowicz zdenerwowany. Proszę się nie martwić, to cygara to jest tylko taka słaba cygaretka. Niech się wrogowie nikotyny nie przejmują. Dragoslav Stepanowicz pali słabe te swoje ni to papierosy, ni cygaretki. Także nie przypomina o nich szkoleniowców, którzy nie wyjmują z nich papierosów. Cieszy się piłkarze Eintrachtu, podają Widzewiaką piłkę. Dla nich ten rezultat jest zdecydowanie niekorzystny. W rywalizacji pucharowej ma tutaj znaczenie bramka strzelona na wyjeździe, a na razie ta sztuka na szczęście gościom się nie udała.
Faul na Akselu Kruse. Dziesięć minut drugiej połowy spotkania za nami. Bomer. Niedokładne panie do Studera, przyjął piłkę Jóźwiak, ale jeszcze Niemcy, Weber. Bomer. I autem rozpocznie widać. Mirosław Myśliński. Piłkarzy występujących na boisku, najwięcej występów w europejskich pucharach. 14 spotkań, to 15 występ w tych rozgrywkach piłkarza Widzewa. Przypominam, że Myśliński grał w ćwierćfinale Pucharu Europy w 1983 roku, kiedy to w Łodzi na stadionie UKS-u Widzew pokonał w pierwszym meczu słynny Liverpool 2-0. Niebezpieczna ta akcja gości. Wolf, Studer. Dośrodkowanie na pole karne. Tam start wystartował do piłki Jeboach. Ale dobra interwencja Godleckiego i szansa dla Widzewa. Jóźwiak lewą stroną. Odebrali piłkę Niemcy. Weber. Niebezpiecznie. Coraz bliżej pole karne. Ralf Weber. Nieudana interwencja. Ale na szczęście zablokował ten strzał Tomasz Łapiński. Jeszcze Niemcy. Bomer. Ponownie Weber. Bomer. Blokują Widzewiacy te strzały. Teraz uspokaja sytuację na chwilę Tomasz Łapiński. To był prawdziwy zamek hokejowy. Taki rygiel, jak nam założyli piłkarze Eintrachtu. Widzewiacy powinni jednak stosować taktykę z pierwszej połowy, czyli próbować przeszkadzać niemieckiej 11 już w środku pola, a nie cofać się na 40-30 metrów. Trochę teraz chaotycznie. Wódcy obrońcy, Czerwiec teraz długie podanie do Koniarka. Koniarek w pojedynku biegowym z Wincem. I udana interwencja obrońca Eintrachtu. Dragosław Stepanowicz słynie z tego, że prowadząc mecze Bundesligi z ławki rezerwowej od czasu do czasu krzyczy, pokrzykuje, a właściwie przeklina na swoich piłkarzy po serbsku. Jóźwiak, 16 metrów, pierwszy strzał! Brawo Uli Stein. A Jóźwiak, który miał przez 10 minut takiego zastoju, znowu się ożywił i znowu zaniepokoił bramkarza Eintrachtu. Kolejny piąty rzut rożny dla łódzkiego Widzewa, Ryszard Czerwiec. Jednak sędzia boczny uznał, że Marek Koniarek był na pozycji spalonej. Jest teraz ta sytuacja. Miał dużo miejsca przymierzyć i go nie atakował, ale właśnie dlatego, że był na spalonym. W dalszym ciągu więc 2-0. Potężny wybuch radości, przed chwilą potężny wybuch radości na trybunach i na naszym stanowisku, ale szybko ostudzony przez interwencję sędziego. Niemcy. Zdanie Jóźwiak, ale nieprawidłowo podtrzymywany. Pytał naszego piłkarza Wolf i Myśliński. Koniarek. Kolejna akcja Eintrachtu, Bomer. Po prawej stronie Windewald. I tym razem spalony Antony Jeboa. Łapiński. Niedokładnie. Przyjął piłkę Pęksa. Wyjaśniają łodzianie sytuację. Michalczuk dobrze blokował piłkę na lewą stronę. Akcja Ciska. W środku Koniarek po prawej stronie. Jóźwiak. Wiesław Cisek.
ale bardzo niedokładnie. Studer. Pęksa. Wolf. Kwadrans drugiej połowy za nami. Studer wyrywa się do punktu na stadionie Widzewa. Ale atakują piłkarze gości. Jebołach chodzi na pole karne, będzie groźnie. Ale wspaniale, Piotr Wojdyga. Brawo nasz bramkarz. Narzekaliśmy trochę, a właściwie na szczęście, że miał bardzo mało roboty w pierwszej połowie, w pierwszych 30 minutach. Ale teraz, jak mówią w żargonie piłkarze Eintrachtu, ostrzelali go, rozgrzał się i łapie wszystko, co się da. Odbija te piłki i Antony Jebołach, panzer z Bundesligi, nie może tu wiele skórać na widzewskim stadionie. Rzut rożny dla Eintrachtu. 61. minuta spotkania. Wyśrodkowuje Studer. Jebołach znów do piłki, ale niedokładnie. I od bramki Piotr Wojdyga. Piotr Wojdyga, kontynuator znakomitych tradycji pucharowych łódzkich bramkarzy Stanisława Burzyńskiego, Józefa Młynarczyka, broni dziś naprawdę bardzo dobrze. Godlewski, Iwanicki, Cisek. Kolejna akcja lewą stroną tego zawodnika, faulowany. Stefanowicz spogląda na zegarek, coraz mniej czasu. Iwanicki. Jeszcze raz Leszek Iwanicki, dośrodkowanie, ale tu nikogo nie było z łódzkich piłkarzy. Weber walczył jeszcze już w jakale od bramki rozpoczną goście. Kilka niebezpiecznych sytuacji stworzonych przez piłkarza Eintrachtu w tej drugiej połowie. Piękna, czysta interwencja teraz Andrzeja Michalczuka. Wins, Weber. Walce o piłkę Jebołach. Jeszcze Niemcy, Pęksa do tyłu, do Bindewalda. Wybija piłkę Myśliński, wraca ona do Pęksy, Pęksa do Jebołacha. I spokojnie widzę wiatr. Próba zagrania do Marka Koniarka, ten starczył zwrotem. Faulowany. Marek Koniarek zupełnie jakby Włodzimierz Polarek wrócił na łódzki stadion. Bojowy, odważny, energicznie rozpycha się z obrońcami Eintrachtu i co najważniejsze, dobrze strzela. I żółta kartka dla Dietmara Rota. To już piąta żółta kartka w tym meczu. A trzecia dla piłkarza Eintrachtu. No ale trudno mieć pretensje do piłkarza obu zespołów. Gra jest bardzo ostra, choć ogólnie biorąc prowadzona bardzo fair i żółte kartki dostaje się za faule może niezłośliwe, ale wynikające z tempa gry. Cisek, Iwanicki na pole karne. Wybija Studer. Ale faulowany Mirosław Myśliński. Stepanowicz coraz bardziej zafrasowany. Jaki znajdzie pomysł na 27 minut gry swojej drużyny? Około 30 metrów do bramki Steina. Czerwiec, Cisek i Iwanicki. Który z nich? Może Michalczuk? A strzelał Ryszard Czerwiec. Ryszard Czerwiec tydzień temu w meczu Polska-Izrael zadebiutował przed polską publicznością, zadebiutował w reprezentacji Polski. Był to debiut taki sobie, średni, tak jak grała zresztą cała nasza reprezentacja. Tu w Widzewie jest jakby zmiennikiem Leszka Iwańskiego, piłkarzem, który stara się regulować tempo gry, który stara się od czasu do czasu wesprzeć 33-letniego lidera Widzewiaków, Leszka Iwańskiego. 20 minuta meczu. 20 minuta drugiej połowy meczu.
spokojnie teraz widzę wiaty. Piotr Wojdyga musiał wybić tę piłkę. Binc. Walsztam Myśliński, pomaga mu Bajor. Ostra walka o piłkę, ale widzę wiaty wychodzą z niej zwycięsko. Iwanicki trochę przeszkodził Michalczuk, ale jeszcze szansa na szybki atak. Andrzej Michalczuk i kolejny faul. Nie mogą znaleźć sposobu na powstrzymanie szybkich napastników Łódzkiego Widzewa, obrońcy Eintrachtu i w takich sytuacjach faulują. A Widzew coraz bliżej końca meczu i coraz bliżej pola karnego rywali. Może Iwanicki, który już z rzutów wolnych zaskoczy Uli Steina, 37-letniego bramkarza Eintrachtu. Iwanicki, Stein, dwa stare futbolowe lisy. Iwanicki 33 lata, Stein 37. Godlewski. Iwanicki niedokładnie, teraz niebezpiecznie. Zagranie do Stefana Studera. Studer na polu karnym. Zaraz dośrodkować i tam na szczęście strzelał Antony Jebołach. Na szczęście wyjaśni sytuację obrońcy Widzewa, ale jeszcze Eintracht. Wolf. Weber. Dobre zagranie Widzewiaków. Teraz Jóźwiak próbował do Koniarka. Niedokładnie. Jeszcze raz Jóźwiak na oślep. 8 piłkarzy Eintrachtu na połowie Widzewa. Żaden Widzewiak na połowie Eintrachtu. Czyżby zaczęli nasi już bronić 2-0? Nie sądzę, bo było to faktycznie piłkarskie samobójstwo. Za wcześnie, żeby bronić tego 2-0, choć wynik jest korzystny. Marek Pęksa, prawa strona pola karnego, będzie niebezpiecznie pod bramką. Antony Jebołak, 10 metrów, ach, obroń. Niestety. Wreszcie trafił, wreszcie, bo przymierzał. Czarnoskóry napastnik z Gany i udało mu się, chociaż nie bez pomocy łódzkich obrońców, którzy odpuścili na chwilę, zapomnieli, że Jebołak jest po to tam, żeby strzelać bramki, że jest najniebezpieczniejszym napastnikiem Bundesligi, jak widzą to niektórzy dziennikarze niemieccy. Bardzo dobra akcja Marka Pęksy, tutaj nieporadna interwencja i strzał Jebołacha, chyba odbity przez Tomasza Łapińskiego, zmylił zupełnie Piotra Wojdyga i trafił do siatki Widzewa. 2-1 na stadionie Widzewa. Niemcy po 20 minutach strzelili, po 20 minutach drugiej połowy strzelili bramkę i trzeba przyznać, że zapracowali na nią wyjątkowo solidnie. Narzucili tempo, narzucili swój styl gry. Widzewiacy potrafili się tylko bronić, ograniczając się do jakichś nieskoordynowanych poza wyjątkami wypadów. I stało się. Antony Jebołak na 2-1. A Niemcy nie ustają w atakach. Kolejna ich akcja na środku Wolf. Weber. Studer. Bardzo często aktywnie grają z tej lewą stroną, chociaż bramka padła po akcji prawym skrzydłem. Używają się kibice niemieccy, którzy w sile kilkuset chłopa przyjechali na mecz do Łodzi. 2-1 to wynik nie najlepszy, ale przynajmniej rokuje spore nadzieje w rewanżu. Cztery minuty drugiej połowy za nami. 2-1 prowadzi Widzew. Inicjatywa jednak po stronie gości. Teraz spalony Studer. Przetrzymać ten zły czas, zły okres naboru ze strony Eintrachtu i pomyśleć o ostatnim kwadransie. To chyba chce im przekazać swoim piłkarzom trener Władysław Żmuda, a widzę, że do boksu zawodników Widzewa zbliża się Paweł Miączkiewicz, rezerwowy w łódzkiej jedenastki. Bardzo dobrze gra wiosną, tej jesieni jakoś nie może złapać rytmu, ale miejmy nadzieję, że tu przeciwko Eintrachtowi pokaże, na co go stać. Autor Ryszard Czerwiec. Iwanicki tam próbował głową do Michalczuka. Atak Niemców. Wolf, ale bardzo dobra interwencja Myślińskiego. Bajor od razu do przodu, z przodu Koniarek, potknął się tam Rob, szansa, Koniarek
ale źle trafił w piłkę, słaby strzał. Nie miał kłopotu Polisztajn. Kolejna niebezpieczna akcja gości, Jebołach. I spalony. 20 minut do końca spotkania, 2-1 dla Widzewa. 2-1, bramki Jóźwiaka i Koniarka i Jebołacha dla Eintrachtu. Było tak pięknie, że chyba zbyt pięknie. 2-0 do przerwy i co? Przydałoby się trzeci gol dla Widzewa i czekać na rewanż. Jednak Eintracht gra do końca i miejmy nadzieję, że Widzew potrząśnie się z tego. Godlewski dociska niedokładnie. Już tam z autu rozpocznie Rot. Miążkiewicz już ubrany w strój Widzewa, numer 13, oby szczęśliwy. Trener Żmuda udzielam ostatniej instrukcji i za chwilę mały blond włosy pomocnik Widzewa biegnie na boisko. Nie, Żmuda jeszcze czeka. Każe pobiegać Miążkiewiczowi, który podbiega do sędziego liniowego, ten go odchyła na bok. Widzewiacy chyba czekają na aut lub inną przerwę w grze i wtedy Miążkiewicz biegnie na boisko. A tymczasem Niemcy. Niekudnie dokładnie Myśliński z Czerwcem. Jeszcze walczy o piłkę Michalczuk. Faulowany przez Bomera. Szkoda, to mogła być, mógł być szybki kontratak, a to zapowiadana przez nas wcześniej zmiana w zespole łódzkiego Widzewa. Boisko opuści grający z numerem 10 Ryszard Czerwiec, a w jego miejsce 13 Paweł Miążkiewicz. Piłkarz, który przyszedł do Widzewa z warszawskiej gwardii, teraz przed sezonem nie wiadomo było, czy zagra. Próbował Widzewie czy w warszawskiej Legii. Właśnie, w Legii podziękowano mu. Stwierdzono, że ich nie interesuje, bo mają dość swoich dobrych zawodników. Zobaczymy. Być może po tym meczu legioniści będą narzekać. Wolf. Faulowany przez Myślińskiego. Zbliża się 30 minuta drugiej połowy meczu. Widzew Łódź prowadzi w pierwszym spotkaniu pierwszej rundy Pucharu UEFA z Eintrachtem Frankfurt 2-1. A 20-letni Dirk Wolf prowadził się bardzo dobrze do 11 Eintrachtu w Frankfurt na tle niemrawych swoich kolegów. Poczyna sobie bardzo dobrze, bardzo aktywnie, no i rzeczywiście to właśnie za sprawą wejścia Dirka Wolfa na boisko Frankfurtczycy zaczęli grać coraz lepiej i strzelili jedną bramkę. Ale sędzia jeszcze nakazał jest powtórnie wykonać rzut wolny Niemcom, bo wcześniej upomniał żółtą kartką Mirosława Myślińskiego. Szósta żółta kartka w tym meczu. Równo obdzielił turecki sędzia zawodników obu drużyn. Po trzy kartki dla piłkarzy, ale teraz groźnie pęksa. Będzie niebezpiecznie Wojdyga. Pęksa już nie wraca pod swoje boisko, pod swoje pole karne, nie wspomaga kolegów z obrony. Ustawiony gdzieś między pomocą a
napadem szaleje tam na prawej stronie, z jego strony właśnie grozi Widzewiakom wielkie niebezpieczeństwo. Co chwila inicjuje szybkie akcje. Kruse. Binz, który tutaj coraz częściej włącza się do akcji ofensywnej, teraz będzie niebezpiecznie. Bomer, 16 metrów i ponownie Wojdyga. Do zakończenia spotkania jeszcze kwadrans i od pół godziny właściwie Eintracht Frankfurt atakuje Witebskie przedpole. No teraz Pęksa wyjechał za linię końcową boiska. Do zmiany przyszykowany drugi piłkarz łódzkiego Widzewa z numerem 16 Zbigniew Wyciszkiewicz. A zastąpi grającego z numerem 7 strzelca pierwszej bramki dla Widzewa Bogdana Jóźwiaka. Faktycznie Jóźwiak grał dzisiaj bardzo dobrze, pracował ze wszystkich sił. Nie mający stałego miejsca w 11 Widzewa Jóźwiak chciał dziś pokazać, że należy mu się to miejsce i chyba wywalczył, bo grał, póki miał siły, póki pchał Widzew do przodu, póki jeszcze starał się zaskoczyć Uli Steina, był bardzo pożyteczny dla drużyny Władysława Żmudy. Nieprawidłowo teraz Jeboach. Cały kwadrans do zakończenia tego spotkania. Przydałby tutaj się jeden, drugi szybszy atak Widzewiaków. No i gol. No i gol. Tymczasem inicjatywa nadal należy do niemieckiej drużyny, która nawet jeśli rozpoczyna akcję na swoim polu karnym, na swojej połowie, to widać, że myślą o dogonieniu Widzewa, że chcą strzelić jeszcze kolejną bramkę, jeśli nie bramki. Ciszkiewicz. Michalczuk. Próbował grać Studera. Nieporozumienie wśród Łodzian. Bomer. Wybija piłkę Miążkiewicz. I out dla Eintracht. Thanks. Wygląda na to, że rozpoznanie bojem w pierwszej połowie ze strony Eintrachtu wypadło lepiej. To znaczy, mimo porażki 0-2, znaleźli w drugiej połowie sposób na Widzew. No i od pierwszego gwizdka sędziego po przerwie atakują i druga bramka wisi w powietrzu. Wolf. Zdołał jeszcze odegrać piłkę do Bomera. Bomer na lewo do Studera. Jest przy nim Kruse. Studer, Kruse. Linia końcowa. Tam zablokował dośrodkowanie Kruzego Myśliński i rzut rożny. Stefan Studer. Dziękuję Wojdyga. Pęksa pozwolił piłce wyjść na aut. Za chwilę wprowadzi ją do gry. Przy nim Weber. Do niego wyrzut. Odzyskał piłkę Cicek. Szansa na szybką akcję dla Widzewiaków. Lewą stroną Cicek, ale powstrzymany przez Binca, ale później faulowany przez niemieckiego piłkarza. Przepraszam, to był Michalczuk. Binc ma na tym koncie żółtą kartkę i sędzia Sadik Deda nie chciał chyba go karać powtórnie, co groziłoby czerwoną kartką i wykluczeniem go z boiska. Wreszcie widzę blisko pola karnego Eintrachtu, wreszcie jakaś szansa na stworzenie groźnej sytuacji, daj Boże, bramki. A przed nami ostatnie 10 minut meczu. Paweł Miążkiewicz. I Uli Stein. Nie ruszał się z linii, spokojnie złapał piłkę. Uli Stein uchodził z tego czasu za mistrza, grana właśnie w linii. Nie lubił ruszać się do przodu. Był nie najlepszy w grze na przedpolu, ale chwalony za to, że
właśnie na linii umie się poruszać. Poparte to sporym doświadczeniem, efekt widoczny przed chwilą. A strzelał Michalczuk. Bint. Wyciszkiewicz do Miążkiewicza. Miążkiewicz przedziera się środkiem, jest Iwanicki. Piękne odegranie piętą. Miążkiewicz trochę zwolnili w dewiaty teraz tempo. Szkoda, bo była szansa na szybki atak. Przedziera się Cisek, stracił piłkę. Jebołak. Wiesław Cisek coraz wolniejszy, już nie włącza się tak ochoczo do przodu, do akcji ofensywnych. Ale teraz się prosiło, żeby ruszył, ale ruszył Mirosław Myśliński. Myśliński, ale tylko dwóch zawodników Widzewa na polu karnym. A, teraz na ogranie Szkudera, który się pośliznął. Myśliński przedobrzył, zamiast szukać szczęścia w dośrodkowaniu, w podaniu do kolegów, próbował jeszcze objechać go z prawej strony. Iwanicki. Miążkiewicz dociska, Cisek po lewej stronie, Matej Michalczka decyduje się na dośrodkowanie, Wyciszkiewicz. Chyba popychany na polu karnym, sędzia uznał, że nic nie było i teraz będzie niebezpiecznie pod bramką Widzewa. Szybki kontratak. Weber minął Bajora. Weber po lewej stronie. Na szczęście bardzo niedokładne dośrodkowanie. Na szczęście Weber też czuje w nogach mecz i mimo porażki 1-2, mimo prowadzenia Widzewa, postarał się jeszcze jeden jakiś szaleńczy zupełnie rajs. Nawet nie poszukał swoich kolegów na polu karnym, tylko po prostu od tak kopnął sobie w kierunku bramki Piotra Wojdygi. Bardzo często włączają się obrońcy Eintrachtu do akcji ofensywnych, stwarzają w ten sposób dużo sytuacji, zarówno Bint, jak i Weber często goszczą pod polem karnym Piotra Wojdygi. Około 7-8 minut do zakończenia meczu, 2-1 prowadzi Widzew. Nieudana pułapka offside'owa piłkarza Eintrachtu, ale poradzili sobie z tą akcją Łodzia. Jeboa. Szybki na własnej Gany, bardzo niebezpiecznie, wąt przed nim tylko Wojdyga i niestety. Antony Jeboa, krytykowany przez kilkadziesiąt minut, w zasadzie zapisujący na boisku, tym razem popisał się znakomitą akcją, podał do Wolfa i 2-2. Jeszcze raz ta sytuacja. Nieobstawiony Dirk Wolf na linii pola karnego zimną się wykorzystał tę sytuację i w 39 minucie drugiej połowy meczu piłkarze Eintrachtu wyrównali. 2-2, jak najbardziej zasłużone wyrównanie ze strony piłkarzy Eintrachtu, którzy w drugiej połowie no, dali naszym lekcją gry. Potrafili ich musić do obrony, do kurczowej obrony, do błędów. Wykorzystali indywidualne umiejętności Antonego Jeboacha, który zaliczył drugi punkt w punktacji kanadyjskiej, gdyby ta kontozowana piłkę nożną strzelił pierwszego gola i teraz podał drugiego. Podał do Dirka Wolfa, który uzyskał bramkę. A na boisku druga zmiana w zespole gości. Wszedł na boisko z numerem 15 Frank Meller, a opuścił je Ralf Weber, grający do tej z numerem 3. Frank Meller nie jest żadnym kuzynem ani koligaconym piłkarzem z Andreasem Mellerem, wielką gwiazdą Eintrachtu. Andreasa Mellera sprzedano przed tym sezonem do Juventusu Turyn za 3 600 000 marek. To duża strata dla Eintrachtu. Często mówiono o tym, że taki duet pomocników jak Uwe Bein i Andreas Meller zbyt rzadko się spotyka w jednej drużynie, by się można go tak łatwo pozbywać. Stepanowicz mówił w takich sytuacjach, że kiedy grają razem ze sobą Meller, Andreas Meller i Uwe Bein, to piłka ma oczy.